Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Piękna, świąteczna atmosfera dzisiaj tutaj w Watykanie. Jak widzicie, nie tylko lato, słońce, ale tłumy, tłumy ludzi, tysiące turystów, pielgrzymów, a dla nas Polaków absolutnie wyjątkowy czas, bo ten dzień, 16 października, to jest rzeczywiście moment szczególny. To tutaj, 41 lat temu, tak jak powiedzieliście, na balkonie centralnym Bazyliki Watykańskiej dokonała się historia, w którą może na początku nikt nie mógł uwierzyć. Po 455 latach. Pierwszy papież nie Włoch. Po 33 dniach zaledwie pontyfikatu Jana Pawła I okazało się, że jest potrzebne kolejne konklawe i papieżem wybrany został arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. W ten dzień oczywiście nie może zabraknąć wielu polskich grup, które tutaj dzisiaj przybyły. Nie mogło zabraknąć dzisiejszego poranka mszy świętej w miejscu dla nas, dla naszych rodaków, chyba najbardziej szczególnym od śmierci Ojca Świętego, czyli przy jego grobie w kaplicy świętego Sebastiana. Od czasu, kiedy został beatyfikowany w 2011 roku, jego grób został z grot watykańskich przeniesiony właśnie do Bazyliki i tam dzisiaj odbyła się msza święta, ale powiedzmy msza święta prywatna, bardzo kameralna, dlatego że dzisiaj, tak jak widzicie wokół te tłumy, dzisiaj jest audiencja generalna, właśnie się ona kończy. To jest środa. To oznacza, że bazylika jest zamknięta, dlatego tylko prywatną mszę świętą jeden bardzo uprzywilejowany ksiądz mógł odprawić, ksiądz Wojciech Kucza, który został księdzem właśnie z rąk Jana Pawła II 34 lata temu. Każdego roku 16 października on jest w ten dzień tutaj w Watykanie. Dzisiaj go nie zabrakło. Tłumy Polaków, do których papież Franciszek podczas tej audiencji dzisiaj zwrócił się, przypominając właśnie dla nas ten tak ważny historyczny dzień. Mówił, że dziękujemy w tym dniu za Jana Pawła II, za jego pontyfikat, za to wszelkie dobro, jakie dla całego Kościoła, dla świata i dla wszystkich ludzkich serc się dokonało przez te 20, prawie 7 lat pontyfikatu. I mówił, że musimy nadal otwierać nasze serca Chrystusowi, tak jak on o to apelował. Przez cały dzień do Watykanu będą przybywać tłumy Polaków do jego grobu, aby na chwili modlitwie skupić się właśnie w tym szczególnym miejscu, zwłaszcza po południu, kiedy wybije godzina wyboru Karola Wojtyły na papieża, a potem jeszcze w kościele polskim świętego Stanisława. 18:30 uroczysta msza święta dla naszych rodaków, a później projekcja filmu Metr od świętości, właśnie poświęcona Ojcu Świętemu. Także cały dzień pod hasłem wspominania tej wielkiej postaci, tak drogiej dla nas wszystkich. Dzisiaj od rana pieśń przepiękna, barka, ta najbardziej symboliczna, unosiła się w Bazylice Świętego Piotra. No i będzie na pewno wielokrotnie w wykonaniu różnych grup polskich tutaj przez cały dzień.